Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się, żeby sobie gawędzić o książkach. Ja chciałem dzisiaj przypomnieć książkę, którą już tutaj omawialiśmy, która jest na rynku od, od pół roku, która jest no, pomnikowa, ciekawa, dynamiczna, zawierająca mnóstwo szczegółów i to, co najbardziej kochamy, czyli informacje o pieniądzach, handlu, kupcach, koniunkturach, rewolucjach technologicznych i tym podobnych kwestiach. Yy, trzy tomy tak zwanej historii kapitalizmu Fernanda Brodela, proszę państwa, francuskiego uczonego. Książka stara, wznawiana co jakiś czas, warta przeczytania. Ja chciałem się dzisiaj odnieść, powiedzmy sobie, trzeci tom do ręki, odnieść do, do metody, do tego, w jaki sposób Fernand Rudel posługuje się informacją. Proszę Państwa, co jest charakterystyczne? Czytając tę książkę, my wychodzimy poza taki europocentryczny schemat, który nam każe myśleć o Europie jako obszarze, który nagle się zdynamizował, a potem wyruszył na podbój innych obszarów tradycyjnie ospałych. Pod względami doktrynalnymi, politycznymi, gospodarczymi i w zasadzie cywilizacyjnymi. Tak? To jest, nie wiem skąd się w Polsce bierze to myślenie, prawda, bo przecież Polska nie miała żadnego udziału w podboju świata, sama została podbita, ale ktoś nam mówił, że my też możemy tak myśleć. No więc, proszę Państwa, Ferdinand Brodel nas z tego myślenia wyleczy. Myśmy powinni sami się z tego, z tego wyleczyć. Proszę Państwa, książka o gospodarce, o pieniądzach, o koniunkturach i o rynkach, tak? Książka podnosząca temat szalenie ważny, to znaczy relacji pomiędzy władzą polityczną a gospodarką, ochrony, temat ochrony rynków, to jest szalenie istotne, oraz temat dynamiki tych rynków, bo Brudel opowiada nam o tym, że to nie było tak, nam się, się zdaje, albo jak wielu z nas się zdaje, że rynki azjatyckie, czy nawet afrykańskie, no może amerykańskich się nie mówi, bo nie ma o czym, to były jakieś słabo rozwinięte, wyizolowane obszary, proszę państwa. To nie tak. Na czym polegał fenomen Europy? Na czym polegało to podbicie rynków? w krajach Azji i Afryki. No proszę Państwa, z grubsza na tym, że rynki europejskie również były chronione poprzez rodzimych kupców i tak naprawdę wojny, jakie się toczyły wokół poszczególnych rynków, bo zawsze wojny toczą się o kwestie gospodarcze, tylko to jest skrzętnie ukrywane, Wojny, które się toczyły wokół, wokół poszczególnych rynków poprzedzone były próbami zmonopolizowania tych rynków przez kupców obcych. Brodel ładnie to wytłumaczył na przykładzie imperium tureckiego, które było, jak tutaj napisał, chronione chmarą, chmarą rodzimych, tureckich, ale też nie tylko tureckich, bo i żydowskich kupców, którzy bronili rynków Imperium Osmańskiego przez, przed innymi kupcami. Trzeba było dobrze zapłacić na samej górze, żeby handlować w Turcji. Pierwsi tego zaszczytu dostąpili Francuzi, ale tak to już jest w tym świecie, że jak ktoś pierwszy się za coś łapie, to przeważnie szybko to puszcza i na jego miejsce wchodzi ktoś inny, ktoś sprytniejszy, a on mu tylko przeciera szlaki. Nie inaczej było w tym wypadku. Proszę Państwa, Fernand Brodel opowiada o dynamice Odległych rynków i demaskuje przed nami słowo rewolucja. Rewolucja handlowa, rewolucja przemysłowa, rewolucja gospodarcza, czyli takie ustawienie priorytetów ekspansji, które z miejsca i trwale unieważnia tą strukturę rynkową istniejącą gdzieś tam hen-hen w Azji. Czyli unieważnia tych wszystkich kupców, którzy współdziałając z lokalną władzą, ze wszystkimi, jej, ze wszystkimi piętrami jej hierarchii, chronią miejscowy rynek. No więc rewolucja przemysłowa europejska polegała na tym, i rewolucja handlowa w XVIII wieku, brytyjska głównie, żeby stworzyć taką strukturę, która uniemożliwi działanie tamtym. I to jest proste i odbywa się w trzech etapach: kompania, flota, armia. Podbój Indii dokonał się w ten sposób. Najpierw pojawiła się kompania, potem pojawiła się flota, a na końcu wylądowali żołnierze. Jeżeli komuś się wydaje, że żołnierze podbili Indię siłą, to jest w błędzie. Oni je podbili łapówką, i historia bitwy pod Plasy jest tutaj najbardziej wyrazistym przykładem. Więc proszę Państwa, ja szczerze zachęcam do przeczytania tych trzech tomów, które ciągle są jeszcze w sprzedaży, bo to jest nieprawdopodobna ilość szczegółowych informacji, których Państwo nie znajdziecie nigdzie. Nigdzie, po prostu nigdzie. Fernand Rodel, Struktury codzienności, gry wymiany i Czas świata. Trzy tomy historii kapitalizmu. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego razu.